Klasa 10 serdecznie zaprasza na Akademię z okazji dnia 11 listopada, święta odzyskania niepodległości. Chcielibyśmy wam przypomnieć zdarzenia, które odmieniły losy naszej ojczyzny. Baczność. Poczet sztandarowy wprowadzi sztandar szkoły. Familia? Zygier. Кажется, niedawno zaczyslony w naszym gimnazjum. Rankiem 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie w Bośni, słonecznego i pogodnego dnia, arcyksiąże Franciszek Ferdynand, następca austriackiego tronu, wybrał się samochodem z ukochaną żoną Zofią na wojskową paradę, aby uczcić 14. rocznicę swego ślubu. Dziewiętnastoletni Gavrilo Princip,
należący do serbskiej grupy ekstremistów zwanej Czarną Ręką, czekał pośród tłumu na przejazd cesarskiej pary. Dwoma strzałami spełnił swoją misję. Zabił Ferdynanda i Zofię. Ostatnie słowa arcyksięcia brzmiały: to nic. Wystrzał z małego rewolweru dał znak do rozpoczęcia eksterminacji milionów ludzi. Zabójstwo arcyksięcia nie doprowadziło do zwrócenia Serbii niepodległości. Dało za to Austro-Węgrom pretekst, by ogłosić ten kraj strefą okupowaną. Wkrótce przed cesarzem Wilhelmem stanął ambasador Franciszka Józefa z pytaniem, czy Austro-Węgry mogą liczyć na wsparcie Niemiec, jeśli ruszą na Serbię, choćby wbrew woli Rosji. Niemcy zgodzili się, nie sądząc, że do tego dojdzie. Sojusze zawiązywano z myślą o wzajemnej ochronie i pokoju. Niemcy czuły się otoczone przez Francję i Rosję, które oczywiście działały razem. Wiadomo z ostatniej chwili! Wiadomo z ostatniej chwili! Następca tronu Austro-Węgier został zastrzelony wraz ze swoją żoną wczoraj w Sarajewie przez serbskiego zamachowca. Czego możemy się teraz spodziewać? Napięta sytuacja pomiędzy państwami centralnymi a Entendy. Czy jesteśmy świadkami nadchodzącej wojny? Gazeta! Gazeta! Ludzie szybko dowiedzieli się o wydarzeniach w Sarajewie i wszystkich zaczęła ogarniać panika. Wie ktoś może, co działo się później? Ja wiem. 29 lipca Rosja zarządziła czasową mobilizację, ale tylko przeciwko Austro-Węgrom. Niemcy 31 lipca zagroziły wypowiedzeniem wojny w wypadku, gdy Rosja nie odwołała mobilizacji. To zapoczątkowało tak zwaną zasadę do wojny. Moment szansy na odzyskanie wypragnionej niepodległości. W 1914 roku Józef Piłsudski tworzy legiony polskie walczące w bloku Austro-Węgier przeciwko Rosji. I tak 1 sierpnia II Rzesza ogłosiła wojnę z Rosją, a dwa dni później z Francją. Z dnia na dzień kolejne państwa dołączały do wojny. Sojusz między Niemcami a Austrią istniał od 1879 roku, na co Francja i Rosja odpowiedziały swoim. W tym ważnym okresie cesarz Wilhelm wypłynął jachtem na 20-dniowy rejs, który nazwano potem największą morską katastrofą w historii. Za jego plecami Austria zdusiła serbskie nadzieje na wolność, postawiła jej twarde ultimatum i zaczęła szykować się do rozbioru kraju. Rosja w odpowiedzi na serbskie prośby ogłosiła mobilizację. Austro-Węgry zarządziły pełną gotowość bojową, nie wiedząc, że Rosjanie zbierali się, aby wesprzeć Serbię. Tak ruszyła lawina, która wkrótce pochłonęła Europę. Świat potrzebował wybitnych przywódców, a tych brakowało. Władze dzierżyli ludzie, którzy nie bali się wojny, a raczej tego, co ich czeka, jeśli na nią nie wyruszą. Rozbita łyfą i biały róż,
życzy bliskim. Pisz mi, kochana, o wszystkim, nie myśl wcale, że ty mnie martwisz. Właśnie za to wszystko, o czym piszesz, jestem ci bardzo wdzięczny. Już chyba wściłaś maleńką. Myślę o tym. Mimo tylko mnie bardzo głębi. Dlaczego trzymajcie się, bo ja nie wiem, czy będę mógł wam pomóc. Na miejscu, to mógłbym wam zapewnić utrzymanie, póki mam zdrowie, nic nie grozi. Ale z przesłaniem to jest wiele trudności. Oby Bóg miał was w swojej opiece. Najgorsze jest to, że jestem bezsilny. Dzieli nas granica. Nie wiadomo, kiedy będzie można się połączyć. Ale wierzę, że będzie dobrze. Pomimo tej okropnej beznadziei. Chwilami wydaje mi się, że już wkrótce będziemy razem. Oby to już było możliwe. Oby Bóg wysłuchał naszej prośby. Powiedz mojej córeczce, że pewnie wkrótce do niej i do jej mamusi wróci tatek. Ciągle tylko o tym myśli za wami tęskni. Mocno was całuję i przytulam do myśli. Pozdrów kochana rodziców i Jasia. Trzymaj się mocno, kochana mnie. I bądź zawsze dobrej myśli, a wiarę zwycięży. Ściskam cię serdecznie i mocno całuję. Ale tak bardzo, bardzo mocno. Twój Tolek. Ze wszystkich tragedii XX wieku piekło tzw. Wielkiej Wojny wyrządziło rodzajowi ludzkiemu największe szkody. Nie chodzi tu tylko o 22 miliony ludzi, którzy zginęli między 1914 a 18 rokiem, gdy populacja Europy była znacznie mniejsza niż dziś. Rany były o wiele dotkliwsze. Upadły wiekowe imperia, a świat utracił wspaniałych filozofów, pisarzy, architektów, muzyków, poetów, naukowców, lekarzy i artystów. Najpiękniejsze kwiaty kontynentu legły martwe pośród błota.
Około 1916 roku żołnierze wiedzieli już, że wojna szybko się nie skończy i nikt w niej nie zwycięży. Ich śmierć była nieunikniona. Chwała oraz wielkie ideały zginęły. Z koszmaru wojny zrodziły się potwory siejące terror i po jej zakończeniu. Była przytłaczająca jak jej bitwy, rzeź i błędy. Ludzie byli przepełnieni myślą, że poświęcają się dla Boga. Staje na czele państwa. Cieszmy się, radujmy się! Wiwat nasi Joanna!